Dzień dobry Państwu, witam po krótkiej przerwie. Ze mną w studiu jest Mateusz Tomczyk, dyrektor w Independent Trader. Witam. Witam serdecznie. Crowdfunding udziałowy, dosyć coraz bardziej popularna forma inwestowania w Polsce, forma pozyskiwania kapitału. Statystyki mówią same za siebie. 2007 rok, cały crowdfunding udziałowy na całym świecie wart był 3,9 miliarda dolarów. W zeszłym roku ta kwota wzrosła do 5,25 miliarda dolarów. W tym roku prognozy mówią o 6,84 miliardów miliarda dolarów. 2020 rok. Wówczas, jeżeli dynamika utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wartość crowdfundingu udziałowego na całym świecie przekroczy wartość 11 miliardów dolarów. Sporo. I pytanie teraz, czym tak naprawdę jest crowdfunding udziałowy i czy powinniśmy się go bać? Wręcz przeciwnie. Według mnie to jest nowa możliwość pozyskiwania kapitału od szerokiej publiczności, tak naprawdę z każdego kraju. Moglibyśmy przeprowadzić standardowe IPO, ale to czas, to koszty. Jeżeli chodzi o crowdfunding, możemy to zrobić nieporównywalnie szybciej. Czasami nie musząc spełniać rygorystycznych wymogów, które są zapisane w ustawie. Różne kraje mają różne regulacje w tym temacie. Są bardziej restrykcyjne kraje, są kraje, w których crowdfunding udziałowy nadal nie jest dopuszczalny. Są też kraje, które wręcz promują crowdfunding udziałowy, również promują zdobywanie licencji na przeprowadzenie takiej działalności. Mm-hmm. IPO kojarzy nam się przede wszystkim z giełdą i tam rzeczywiście możemy korzystać z tych możliwości, z możliwości inwestycji w całkiem ciekawe spółki. Dziś tutaj w studiu, dokładnie w tym miejscu siedział prezes zarządu Movie Games, spółki równie ciekawej, spółki, która wchodzi właśnie, czy będzie wchodzić na rynek główny. Natomiast crowdfunding, tak jak tutaj zostało powiedziane, jest prosty, jest szybki i często efektywny. Pamiętamy przecież wszyscy case Wisły Kraków. Tam platforma BizFund w zaledwie 24 godziny zebrała okrągły 1 000 000 euro od przeszło 4 000 użytkowników. Więc czy w tym momencie nie stoimy na progu, powiedzmy, zmiany z IPO w kierunku bardziej właśnie crowdfundingowych metod zbierania kapitału przez spółki? Zdecydowanie tak. W niektórych krajach ten limit wynosi 1 000 000 euro i to jest częściowe ograniczenie. Natomiast są też kraje, w których ten limit wynosi 2,5 miliona euro w skali 12 miesięcy. Co 12 miesięcy możemy emitować nowe udziały w formie crowdfundingu. Przykładem jest Estonia. Mhm. Jeżeli chcielibyśmy przeprowadzić crowdfunding, można zrobić tutaj prosty rachunek korzyści oraz jakichkolwiek minusów związanych z przeprowadzeniem emisji w tej formie. Crowdfunding w Estonii możemy przeprowadzić, uzyskując dwie licencje. Licencję na elektroniczny portfel oraz ewentualną wymianę kryptowalut na walutę fiducjarną. W crowdfundingu można inwestować wpłacając euro, ale może też wpłacać kryptowaluty. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Możemy mieć inwestorów z całego świata. Możemy zobaczyć, jak bardzo efektywne może być pozyskanie kapitału, jeżeli otwierają nam się rynki w Chinach, ogólnie cała Azja, Stany Zjednoczone, Europa i osoby, które również mogą inwestować za pomocą kryptowalut w konkretny projekt. Każda osoba, która będzie chciała zainwestować w taki crowdfunding, będzie musiała zalogować się na platformę crowdfundingową, będzie musiała tam przejść przez proces KYC, AML, żebyśmy wiedzieli, kto konkretnie jest udziałowcem w danym podmiocie, kto ma prawa głosu, kto ma prawo do dywidendy. Może też prowadzić swój rachunek bankowy, na który będzie otrzymywała dywidendę w euro. Może otrzymywać również dywidendę w postaci kryptowaluty, na portfel kryptowalutowy. Dana osoba rozlicza się z zysku, z dywidendy w swoim kraju, w którym ma rezydencję podatkową. Natomiast firma, która chciałaby przeprowadzić crowdfunding, powinna wybrać odpowiedni kraj, w którym ten crowdfunding faktycznie zgodnie z prawem można przeprowadzić. Czy firmy polskie muszą trzymać się koniecznie polskich regulacji? Moja odpowiedź nie. Możemy skupić się na otwarciu spółki celowej, która będzie mogła zająć się przeprowadzeniem crowdfundingu i w swoim prospekcie emisyjnym, w swoim white paper wprost zaznaczyć, że wszystkie środki, jakie zbierze, będą przekazane na zakup udziału w polskiej firmie. Na przykład te 2,5 miliona euro. Oczywiście jest konieczny pełen biznesplan, kosztorys, rachunek zysków i strat, bilans poprzednich lat tej firmy. Każdy inwestor chciałby wiedzieć, dlaczego ma zainwestować w dany projekt, czyli tak naprawdę pośrednio w polską firmę.
Firma estońska po zebraniu kapitału od wszystkich inwestorów może kupić działy w firmie polskiej w cenie rynkowej i następnie spółka polska część zysku netto wypłaca do swojego nowego udziałowca, czyli spółki estońskiej, a ta z kolei do swoich udziałowców, czyli każdą osobę, która zainwestowała w crowdfundingu. Mhm. No cóż, bardzo ciekawie to brzmi, jeżeli chodzi o zarówno przedsiębiorców, jak i inwestorów. Natomiast czy rzeczywiście w Polsce, a właściwie w Unii Europejskiej te wymagania są tak złe? Czy tutaj Polska, czy w Polsce możemy zebrać tylko i wyłącznie 1 milion, czy tak jak podobnie jak w Estonii, ten milion możemy, powiedzmy, zbierać co roku albo co kwartał? Czy są jakiekolwiek obostrzenia dotyczące crowdfundingu w Polsce, czy jest to tylko i wyłącznie jak na razie nowinka, która jeszcze potrzebuje do odpowiednich regulacji ze strony Polski? Jeżeli chodzi o crowdfunding w Polsce, tutaj dużo wynika też z regulacji europejskich. Mhm. Tak? Trzeba by było tutaj bardzo porządnie zagłębić się w te istniejące, które na tą chwilę istnieją, przepisy związane z kryptowalutami, związane z crowdfundingiem w Polsce. Dużo w tym temacie jeszcze regulacji raczkuje, dopiero się tworzy. Dlatego rynek w Polsce, jeżeli chodzi o crowdfunding, moim zdaniem jest na bardzo wczesnej fazie. Natomiast czemu nie korzystać z krajów, w których ten crowdfunding jest już w pełni zalegalizowany? Żeby było ciekawiej, w niektórych krajach, przykładowo właśnie w Estonii, crowdfunding w ogóle nie jest wypisany w ustawie o papierach wartościowych. To znaczy, że nie podlega pod wiele regulacji, które są wymagane, m.in. inwestor profesjonalny. W Niemczech, jeżeli ktoś chciałby przeprowadzić crowdfunding, czy też equity token offering, czyli w pewnym sensie crowdfunding udziałowy z emisją swojego tokena. I ten token może być handlowany na giełdach kryptowalutowych, ma prawo do dywidendy, ma prawo do głosu. W takiej sytuacji minimalna kwota inwestycji przez inwestora to 100 tysięcy euro. Inwestor musi być inwestorem profesjonalnym, a to z kolei wynika z prawa unijnego. A jak to wygląda w przypadku Estonii? W Estonii crowdfunding nie podlega w ogóle pod ustawę o papierach wartościowych, zatem każda osoba może zainwestować nawet 1 euro lub kwotę minimalną, jaką ustawi emitent. Dzięki temu możemy pozyskać 10 tysięcy euro od Nicka Smitha ze Stanów Zjednoczonych. Możemy pozyskać 50 tysięcy złotych od osoby z Chin. Możemy pozyskać 1000 złotych od Polaka. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Każdy dostanie tyle procent udziałów, ile proporcjonalnie mu przypada przy zebraniu konkretnej kwoty. Tutaj jeszcze, jak pan wspomniał o częstotliwości prowadzenia crowdfundingu, w Estonii jest to limit 2,5 miliona euro w skali 12 miesięcy. To znaczy, że co 12 miesięcy możemy emitować kolejne 2,5 miliona udziałów. Możemy też, jeżeli nie uda nam się zebrać 2,5 miliona, powiedzmy, udało nam się zebrać milion, zrobić za chwilę kolejną emisję na pozostałe 1,5. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Mhm. Nurtuje mnie jednak bezpieczeństwo inwestorów. Spółka, która wchodzi na giełdę, no rzeczywiście przechodzi cały proces due diligence. Tam pieczę nad bezpieczeństwem sprawują prawnicy, sprawuje audyt, sprawuje sama giełda. I tutaj inwestorzy inwestujący w daną spółkę, inwestorzy powierzający swoje pieniądze na dany cel, tak, ponieważ spółki zawsze wchodzą na giełdę z pewnym celem, no muszą liczyć się tylko i wyłącznie z możliwością straty w momencie, kiedy dany projekt nie wypali. Nie muszą martwić się natomiast, i tutaj proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, o bezpieczeństwo swoich środków, ponieważ te są całkowicie bezpieczne. A jak to ma się do crowdfundingu? Czy te spółki przechodzą... Już powiedziano, tutaj powiedzieliśmy sobie, że przechodzą mniej rygorystyczne przepisy. Czy to jednocześnie oznacza, że wiąże się z tym większe ryzyko? W żadnym wypadku. Według mnie najlepszym zabezpieczeniem dla inwestora jest przekazanie władzy w jego ręce. Zatem każda osoba, tak jak wspomniałem, będzie musiała zalogować się na platformę, żeby móc zakupić udziały. Zawsze będzie mogła na tą platformę się zalogować i poprzez tą platformę będzie mogła głosować w zgromadzeniach wspólników spółki, podejmować kluczowe decyzje dotyczące spółki. Poza tym nasza kancelaria prawna w Estonii przygotowuje wszelkie rozwiązania zabezpieczające
i estoński podmiot, podmiot polski oraz inwestorów na każdym etapie. Zatem, jeżeli w pewnym momencie firma polska dojdzie do wniosku, że nie będzie wypłacała dywidendy firmie estońskiej, naruszy kontrakt inwestycyjny, który zostanie podpisany pomiędzy spółką celową, spółką estońską, a spółką polską. W tej sytuacji spółka estońska ustawowo, że tak powiem, z definicji zapisanych w umowie, będzie musiała otrzymać odszkodowanie, które będzie bezpośrednio przeznaczone na konto każdego z inwestorów w crowdfundingu. Jeżeli w pewnym momencie spółka estońska nie będzie chciała dążyć do uzyskania wynagrodzenia czy też odszkodowania od spółki polskiej, na początek w takiej spółce estońskiej dyrektorem będzie dyrektor wizjoner, to będzie to osoba wskazana przez spółkę polską, to w każdym momencie inwestorzy spółki estońskiej mają prawo odwołać tego dyrektora poprzez głosowanie zgromadzenia wspólników, które może odbyć się w 100% online. Każdy z inwestorów przeszedł przez KYC, AML, zatem każdy ma konto z przypisanymi udziałami. Te udziały nie są bezpośrednio wysyłane do każdego inwestora. Nasza kancelaria prawna ma licencję na bycie tak zwanym escrow agentem, czyli w dużym uproszczeniu depozytariuszem tych wszystkich udziałów. To znaczy, że te wszystkie udziały są w jednym miejscu, ale każda osoba, która zakupiła te udziały, ma prawo zdalnie zagłosować nad odwołaniem dyrektora, powołaniem kogoś z własnego otoczenia, kto będzie reprezentował interesy tej spółki. W takiej sytuacji jeden z inwestorów może stać się nowym dyrektorem, albo sprzedać udziały spółki polskiej, albo żądać sprawiedliwości w sądzie, a po zakończeniu tego całego procesu te środki rozdzielić pomiędzy wszystkich inwestorów, proporcjonalnie do tego, ile tych udziałów mieli. Mhm. A jak to wygląda z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy? Powiedzmy, że rzeczywiście 2,5 miliona euro jest to kwota na tyle wysoka, że tutaj no, można pokusić się o pewne prace związane z przeprowadzeniem odpowiedniego wprowadzenia do prawa estońskiego. Natomiast wciąż spółka działa w Polsce i mamy spółkę kolejną, celową, spółkę córkę w Estonii, która przeprowadza chociażby właśnie zbiórkę crowdfundingową. I teraz troszkę takie być może kontrowersyjne pytanie, jak te środki później z Estonii wyprowadzić. Czy tutaj spółka córka musi przejąć działalność spółki matki, czy odbywa się to na jakiejś innej zasadzie? Tuż przed samym crowdfundingiem, w samym prospekcie emisyjnym powinno być zapisane porozumienie, w pewnym sensie list intencyjny, w którym będzie zapisane, ile procent udziałów spółka estońska zakupi w spółce polskiej, w jakiej cenie. Czy to będzie cena rynkowa, czy to będzie cena nominalna i proporcjonalnie do tego, ile środków się zbierze, tyle procent udziałów zostanie zakupione w polskiej firmie. Będą to udziały z prawem do dywidendy, najprawdopodobniej bez prawa głosu. Oczywiście to zależy od emitenta. Jeżeli będzie chciał, będą tutaj też prawa głosu. W takiej sytuacji te 2,5 miliona euro, powiedzmy, czy też jakakolwiek inna kwota, jaką zbierzemy w crowdfundingu, jest na rachunku spółki estońskiej, a na mocy umowy pomiędzy firmą polską a firmą estońską za te środki kupujemy w cenie rynkowej konkretną liczbę udziałów w firmie polskiej. Firma polska nadal działa w Polsce na takich samych zasadach, ale otrzymuje kapitał w postaci kapitału pieniężnego w zamian za udziały, które zostały być może nawet nowo wyemitowane. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. W takiej sytuacji spółka polska te wszystkie środki może przeznaczyć na nowe inwestycje, na rozwój swojej firmy, a w zamian za to część swojego zysku będzie przeznaczała do spółki estońskiej, a ta z kolei do swoich inwestorów. Czyli dobrze rozumiem, że sam mogę założyć spółkę w Polsce, założyć spółkę córkę w Estonii i sam od siebie zakupić udziały w spółce polskiej, która no, skorzysta z tego crowdfundingu w Estonii? Oczywiście, tylko musiałbyś mieć odpowiedni projekt i przekonać inwestorów do zainwestowania w ten projekt. Mhm. No oczywiście, to jest rzeczywiście problem wielu przedsiębiorstw, wielu startupów. Mieliśmy doskonały tego przykład w zeszłym roku, 2018. To był ten rok, powiedzmy, przełomu na rynku kryptowalut. Tutaj dosyć duża przecena, która doprowadziła nas poniżej tego w pierwszej kolejności granicznego poziomu 15 tysięcy dolarów za bitcoina, a następnie 10 tysięcy dolarów za bitcoina, 5 tysięcy dolarów za bitcoina.
I właśnie, przy krachu Bitcoina wiele projektów ICO, wiele startupów zlokalizowanych wokół kryptowalut zaczęło znikać. Tak jak przedtem pojawiały się jak przysłowiowe grzyby po deszczu, tak w tym momencie jest już dosyć cicho, zarówno o ICO, jak i o samych kryptowalutach. W takim razie, czy ICO w tym momencie ponownie odchodzi do lamusa? Jeszcze do niedawna myślano, że tutaj ICO przejmie właśnie stery, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa. Czy ICO jeszcze jest wykorzystywane, czy może być wykorzystywane? Według mnie tak, ale ICO to był pewien krok, który pozwolił nam przejść właśnie do crowdfundingu udziałowego, czy też do equity token offering, czyli crowdfundingu z tokenami. I to był bardzo ważny etap, przez który musieliśmy przejść. Tutaj bardzo dużo się działo, bardzo mało regulacji prawnych, bardzo małe ryzyko inwestorów, bardzo małe bezpieczeństwo inwestorów, w związku z tym, że tych regulacji nie było. W tej chwili ICO według mnie powinno być wykorzystywane tylko i wyłącznie do, w pewnym sensie, przedsprzedaży swoich towarów, jako takie tokeny, które będą pozwalały bezpłatnie w przyszłości wykorzystać jakąś usługę, być może z jakimś dyskontem, w pewnym sensie będzie to program lojalnościowy. W takiej sytuacji nie widzę problemu, ICO ma rację bytu, ma jakąś wartość wewnętrzną dany token, ponieważ możemy go wymienić na usługę albo sprzedać osobie, która chce tą usługę wykonać. Mhm. Natomiast wcześniej te ICO miały troszeczkę inną formę. Często były to projekty na zasadzie, jak zbiorę 10 milionów dolarów, to wybuduję hotel i będę się dzielił zyskami. Żadnych przepisów, żadnych ustaw, które regulowały tę kwestię. Te obietnice, które dane osoby przedstawiły, no, nie miały żadnego poparcia w dokumentach. Często po zebraniu środków dany emitent po prostu znikał. Ciężko było go znaleźć, ciężko było zdecydować, jaka odpowiedzialność leży w tej chwili na emitencie. Było to w pewnym sensie prawo majątkowe, które spadło do zera. Tak? Tutaj można było powiedzieć, że sprzedawaliśmy euforię, zamiast sprzedawać token. Więc jeżeli chodzi o ICO, tokeny użytkowe, które mają jakąś wewnętrzną wartość w formie usługi czy towaru, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy emitować tokeny udziałowe, musimy respektować prawo jak najbardziej. Moim zdaniem to jakby ICO 2.0, czyli tutaj już opieramy się o regulacji prawnych, których musimy się trzymać. To, że regulacje są mniejsze, to nie znaczy, że ich w ogóle nie ma. Jeżeli chodzi o Estonię, to nadal musimy podlegać pod estoński odpowiednik KNF-u, jeżeli będziemy chcieli taki crowdfunding przeprowadzić. Musimy zdobyć licencję na przeprowadzenie tego crowdfundingu. Natomiast jest to o wiele szybsze niż przeprowadzenie standardowego IPO. Licencję możemy zdobyć w miesiąc. 3 tygodnie to jest taka standardowy czas, który potrzebny jest na zdobycie licencji. Założenie spółki to około miesiąc. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy zebrać środki na nowo powstałą spółkę z Estonii, która nie ma żadnej historii, no to będzie kiepski pomysł. Tak? Po prostu nikt nie będzie chciał zainwestować w nowy projekt. Ale jeżeli ta nowo powstała firma ma zebrać środki na firmę w Polsce, która już od wielu lat działa, pokazuje swój rachunek zysków i strat, bilans, pokazuje, kto jest zarządzającym i są to osoby godne zaufania, nie widzę tutaj najmniejszego problemu, żeby ten projekt działał. ICO... Crowdfunding, czy też ETO, to będzie w pewnym sensie mieszaninka cech, które posiada IPO. Mamy tutaj emisję udziałów, mamy inwestorów, mamy prawa inwestorów, ale też będzie tutaj dodatek ICO właśnie w formie tokena, jeżeli mówimy o equity token offering. Mhm. Będzie tutaj dodatek venture capital, bo i małe podmioty będą mogły bez żadnego problemu zebrać po 100 tysięcy euro, 50 tysięcy euro, jeżeli tyle będzie potrzebne na początek, na rozwinięcie działalności. Takie małe projekty no, nie mogłyby emitować udziałów na rynku publicznym w formie IPO. Jest to nieopłacalne, jest to praktycznie niemożliwe. Mhm. Zatem, jeżeli mielibyśmy, ponieważ IPO, ICO, ETO, ale również i STO, crowdfunding udziałowy, to są pojęcia, z którym część z naszych widzów prawdopodobnie się jeszcze nie spotkała, więc podsumowując krótko część dotyczącą ICO, a właściwie crowdfundingu udziałowego oraz ICO, ale także i IPO, to czy tutaj rzeczywiście tak mocno się różnią te kwestie? Czy tutaj mamy po prostu, nie wiem nawet jak to dokładnie nazwać, ale czy mamy tutaj do czynienia z nieco mniej uregulowanym po prostu IPO? Tak, nieco mniej uregulowanym IPO, ale ze wszystkimi niezbędnymi cechami, które IPO powinno posiadać. Bezpieczeństwo inwestorów, możliwość emitowania udziałów. Także jeżeli mielibyśmy połączyć te wszystkie rozwiązania, które w tej chwili mamy dostępne, ICO to jest emisja jakiegoś tokena,
który w przyszłości może być w jakiś sposób wykorzystany. Z kolei ETO to jest emisja udziałów w formie tokena, czyli można powiedzieć IPO, gdzie papier wartościowy jest zamieniony na token. Ale przy Equity Token Offering często możemy otrzeć się już o przepisy związane z papierami wartościowymi, czyli jak przy standardowym IPO, czyli być może będziemy musieli nadal podążać tą skostniałą strukturą, którą w tej chwili mamy przy IPO. To trwa, to kosztuje. Potrzebujemy animatorów rynku, potrzebujemy bardzo duży zespół różnego rodzaju doradców inwestycyjnych, domów maklerskich, które pozwolą nam wyemitować takie tokeny. Ale możemy też zrobić crowdfunding, który z definicji w niektórych krajach nie jest traktowany jako papier wartościowy, emisja papierów wartościowych, mimo że tak naprawdę emitujemy konkretny udział dla konkretnej osoby i ta osoba ma pełnię praw. Czy w takim wypadku, jeżeli miałbym zrobić IPO w Polsce i poświęcić na to rok i kilkaset tysięcy złotych, albo mógłbym to zrobić kilkakrotnie taniej i kilkakrotnie szybciej na terytorium innego kraju jako spółka celowa, czemu miałbym nie wybrać lepszej opcji? Chodzi tutaj o biznes, o zarobienie jak największej liczby pieniędzy i pomnożenie tych środków. Dzięki temu inwestorzy dostaną więcej środków, bo są mniejsze koszty związane z przeprowadzeniem emisji, a firma sama z siebie też na początek nie będzie musiała wyrzucić bardzo dużej ilości środków albo też się zadłużyć na przeprowadzenie IPO. Estonia to chyba nie jest taka perełka na mapie świata, która pozwala na prawie nieregulowane pozyskiwanie kapitału. Są różne kraje, w których można to zrobić, ale każdy z nich ma jakieś specyficzne szczegóły w ustawach, na które musimy zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi przykładowo o Wyoming, tam możemy emitować tak zwane certificate tokens, czyli tokeny certyfikaty na udziały. Natomiast głównie powinny być to udziały emitowane tylko i wyłącznie do obywateli Stanów Zjednoczonych. Zatem nie jest to dla nas odpowiedni moment na wykorzystanie spółki z Wyoming na emisję tokenów, jeżeli chcielibyśmy mieć osoby z Europy, z Azji, które byłyby inwestorami w danym projekcie. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać Maltę, na pewno będzie drożej niż w Estonii. Jest to w pewnym sensie koszt sławy, jaką Malta w tej chwili ma, jeżeli chodzi o zakątek kryptowalutowy, chociaż powoli się to zmienia. Wczoraj czy przedwczoraj właśnie czytałem wiadomości, w których była informacja, że Estonia w tej chwili staje się jakby tą stolicą kryptowalut na tle Unii Europejskiej. Najwięcej spółek związanych z blockchainem, najwięcej spółek związanych z kryptowalutami, z giełdami kryptowalutowymi, z kantorami. Także te regulacje, które są w Estonii, przy okazji też brak podatku dochodowego od dochodu spółki aż do momentu wypłaty dywidendy, to wszystko składa się na bardzo fajny kraj, w którym możemy i założyć spółkę, która prowadząc działalność gospodarczą nie musi płacić bardzo dużych podatków, a po drugie, może też pozyskać środki, czy też dla siebie, czy też dla spółki z jakiegokolwiek innego kraju. To, że w Polsce, czy w Czechach, czy na Słowacji przepisy związane z crowdfundingiem nie są do końca dopracowane, to żaden problem, jeżeli spółka celowa, spółka w Estonii uzyska ten kapitał, a następnie to ona zakupi udziały w polskiej firmie. Nie mamy wtedy do czynienia w Polsce, czy też na Słowacji, czy w Czechach z crowdfundingiem, tylko z zakupem części udziałów przez podmiot zależny. W ten sposób bardzo łatwo możemy ominąć część przepisów, które często utrudniają, ale nie zwiększają bezpieczeństwa inwestorów. Tak jak mówiliśmy, założenie spółki to tylko pierwszy krok. Powinniśmy jeszcze otrzymać odpowiednie zezwolenia, odpowiednie licencje od estońskiego odpowiednika KNF-u. Czy z tym związane jest dużo problemów, czy zwykły Kowalski, no, być może z pomocą prawnika, sam sobie z tym poradzi? Zdecydowanie powinniśmy skorzystać z pomocy prawników, z kancelarii, które się w tym specjalizują. Jeżeli chodzi o crowdfunding, który my też będziemy docelowo oferować klientom, mamy już kancelarię, która w 100% zajmuje się pozyskaniem licencji do crowdfundingu, do giełd. Zajmuje nam to 3 tygodnie. Standardowo, czasami nawet 2. Jedyne, co musi zrobić klient we własnym zakresie, to wysłać nam oryginały zaświadczenia o niekaralności każdego udziałowca, każdego członka zarządu, który w spółce estońskiej będzie, czy w zarządzie, czy też będzie udziałowcem. Resztą zajmujemy się my, czyli całym napisaniem aplikacji, uzasadnień, stworzeniem wszystkich dokumentów, które są niezbędne do zdobycia tych licencji. Także można to zrobić samemu, ale po co mamy tracić czas na coś, co mogą zrobić specjaliści? Mówiliśmy sobie o Estonii, mówiliśmy sobie o świecie, natomiast zastanawiam się, czy tutaj Polska nie traci właśnie na tej być może
już rzeczywiście skostniałej formie, jaką jest IPO. Czy tutaj zmiany w polskim prawie w ogóle istnieją, a jeżeli tak, to czy idą w dobrym kierunku, aby tutaj crowdfunding udziałowy stał się nieco bardziej popularny nad Wisłą? Czytałem też o tym, że w Polsce niedługo mają być dozwolone emisje udziałów w formie crowdfundingów za pomocą blockchaina, natomiast nigdzie niestety nie mogłem przeczytać, kiedy to będzie możliwe. Tak? Także może i zmiany idą w dobrym kierunku, albo same idee są bardzo dobre, natomiast pytanie, kiedy będziemy mogli w Polsce to zgodnie z prawem zrobić, gdzie to prawo będzie jasne, w 100% będzie mogło nam powiedzieć, możemy to zrobić w ten i ten sposób, bez ryzyka złej interpretacji przepisów, co jest bardzo ryzykowne. To, co byłoby ogromną wartością dodaną do crowdfundingu, też w polskich przepisach, jeżeli już mówimy o wykorzystaniu blockchaina, to właśnie dodanie tokenu do emisji udziałów. Proszę sobie wyobrazić emisję udziałów do dowolnej liczby osób, gdzie każda osoba otrzymuje token. I ten token może być swobodnie wymieniany, handlowany na rynku wtórnym, na giełdach kryptowalutowych, które mają licencję na bycie Security Token Exchange, czyli jakby giełdzie tokenów, które mają prawa papierów wartościowych. Każda z takich giełd docelowo będzie musiała przeprowadzić weryfikację każdego inwestora, który będzie chciał się tam zalogować, założyć konto poprzez KYC, AML, ale tak naprawdę teraz, jeżeli ktoś chce inwestować na papierach wartościowych, też musi przez to przejść. W takiej sytuacji możemy sami stworzyć rynek wtórny dla wszystkich tokenów, które można emitować w formie crowdfundingu udziałowego. Możemy to zrobić o wiele szybciej. Możemy pominąć standardowe giełdy, możemy pominąć wiele regulacji związanych z emisją papierów wartościowych na rynku wtórnym. Dlatego zastanawiam się sam, czemu nie wprowadzić przepisów możliwie jak najszybciej i przyciągnąć kapitał nie tylko z Polski, ale i z krajów ościennych, albo może z całej Europy, do Polski, żeby takie projekty przeprowadzać. Sam byłbym chętny przeanalizować polskie przepisy i coś takiego w Polsce stworzyć, ale najpierw te przepisy muszą powstać. Mówiliśmy o zaletach, mówiliśmy o potencjale crowdfundingu udziałowego zarówno dla inwestorów, jak i przedsiębiorców. Cóż, każdy inwestor musi oczywiście liczyć się ze stratą. To warto wiedzieć, że inwestycja nawet w duże spółki, które zbierają kapitał w formie crowdfundingu, no wiąże się mimo wszystko z wyższym ryzykiem niż zakup akcji spółek już notowanych na regulowanych rynkach. Natomiast czy jakieś niebezpieczeństwa związane z equity crowdfundingiem czyhają na przedsiębiorców? Tutaj dużo zależy od kraju, który wybierzemy, tak? Zawsze jest ryzyko zmiany prawa albo wyjaśnienia prawa, które nie do końca jeszcze jest dopracowane. Jeżeli byśmy wybrali kierunek stokenizowania się, czy też przeprowadzenia crowdfundingu w kraju, w którym te przepisy nie do końca są jasne. Kiedyś była taka sytuacja w Szwajcarii. Jedna z kancelarii wyemitowała tokeny udziałowe, opierając się tak naprawdę tylko na bazie swojej własnej interpretacji niedopracowanych przepisów. Był to zły pomysł, ponieważ po pewnym czasie urząd wydał swoją własną interpretację, jak te przepisy należy stosować, która obowiązywała tak naprawdę z datą wsteczną. I w takim przypadku możemy bardzo żałować takiej decyzji. Natomiast jeżeli pójdziemy w kierunku kraju, w którym te przepisy są w 100% uregulowane, nie musimy się niczego obawiać. Oczywiście inwestorzy zawsze muszą zwrócić uwagę na to, że projekt, w który zainwestują, może się nie udać, tak? Może nie wygenerować odpowiedniej stopy zwrotu, może nie otrzymamy dywidendy. Tutaj mówimy o 20% przykładowo, jako dywidenda, od zysku netto. A co, jeżeli tego zysku netto nie będzie? Tutaj jeszcze chcemy wrócić do kwestii wartości wewnętrznej danego udziału czy też tokena. Jeżeli mielibyśmy taki token udziałowy czy też udział w crowdfundingu, który byłby na rynku wtórnym, proszę zobaczyć, że jego wartość wewnętrzna jest taka sama jak akcji. Tak? Tutaj w tej wartości mamy i zysk, jaki jest wypracowany w spółce, i to, co się w spółce dzieje, osoby, które są w zarządzie, czego one dokonały, co się w tej spółce dzieje, czy są ewentualnie jakieś ryzyko bankructwa, czy cokolwiek innego się dzieje, to będzie wpływać na wartość tego udziału. Nawet jeżeli będzie na rynku wtórnym, dobre wiadomości, które będą spływały dotyczące spółki XYZ, która przeprowadziła crowdfunding, spowodują wzrost ceny danego udziału. Negatywne, odwrotnie. Wartość może spaść do zera, tak jak i w przypadku spółek, które w tej chwili są na regulowanym rynku, w przypadku bankructwa. I tego musimy zawsze być świadomi. Inwestycje to ryzyko. I czy to będzie crowdfunding, czy to będą papiery wartościowe na rynku regulowanym, zawsze to ryzyko może się pojawić. Cóż, rzeczywiście tym chyba stwierdzeniem warto tutaj podsumować tą rozmowę. Ryzyko zawsze może się pojawić i z ryzykiem musimy
się zmierzyć, nawet w przypadku crowdfundingu udziałowego, zarówno jako przedsiębiorca, jak i inwestor. Moim i Państwa gościem był Mateusz Tomczyk, dyrektor Independent Trader, również tutaj specjalista od spraw prawnych. Część rozmowy poświęcona crowdfundingu udziałowemu, część poświęcona również kryptowalutom, chociaż wydaje mi się, że tutaj oba te tematy mocno się zazębiają, a czynnikiem wspólnym jest oczywiście blockchain. Czy tutaj tokeny, emisja tokenów jest możliwa właśnie bez udziału łańcucha bloków? Nie. Koniecznie będziemy musieli stworzyć konkretny swój własny token, koniecznie na blockchainie, który będzie pozwalał na... Ja tutaj ogólnie mam wizję tokenów niejednorodnych, tak, którym dzięki temu będziemy mogli bezpośrednio jakby nadać numer seryjny każdemu tokenowi na blockchainie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, kto komu taki token sprzedał w przyszłości. Dzięki temu będzie bardzo łatwo określić, kto jest nowym udziałowcem, kto ma prawo do udziału, kto ma prawo do dywidendy. Konieczny jest blockchain, zresztą według mnie bardzo duże ułatwienie. Tak? Mhm. Nie tylko w tej dziedzinie, w wielu dziedzinach w tej chwili blockchain jest wykorzystywany. Według mnie to jest bardzo dobry krok w dobrą stronę. Czyli de facto no, w przypadku crowdfundingu udziałowego, w przypadku emisji tokenów, tokenów niejednorodnych, no tutaj zaprzeczamy chyba tej wizji blockchaina, czyli zdecentralizowanej, ale również i anonimowej sieci. Czy się mylę? Jeżeli chcemy emitować udziały, nie ma tutaj żadnej anonimowości i tu to jest dla dobra inwestora. Jeżeli ktoś chciałby anonimowo kupić udziały w jakimś projekcie i mieć prawo do dywidendy i prawo głosu, to nie jest możliwe. No wtedy każdy mógłby powiedzieć, to jest mój token, to ja mam prawo głosu, tak? Jeżeli to jeszcze będzie token, który będzie w pewnym sensie reprezentował akcję na okaziciela, no to w takiej sytuacji jeszcze rozumiem, tak? Czyli kto posiada token, ten ma prawo, ale jeżeli mamy sprzedać, powiedzmy w emisji pierwszej, konkretnym osobom, konkretne udziały, tutaj nie ma miejsca na anonimowość. I to jest właśnie w interesie inwestorów. Bo jeżeli chcielibyśmy być pełni anonimowi, moglibyśmy przeprowadzić ICO, zgadza się? Mhm. Tylko jakie mamy ryzyko jako inwestor? Że nie dostaniemy tych środków z powrotem, albo nie dostaniemy wygenerowanej stopy zwrotu, bo ten token nie jest bezpośrednio przypisany do nas, więc jak możemy pójść do sądu i powiedzieć, że ten anonimowy token albo ten anonimowy zapis to jest na pewno nasz? Oczywiście kwestie regulacji prawnych, pod które byśmy to podpięli, ale brak anonimowości akurat w tej kwestii to dobry kierunek. Jeżeli chcielibyśmy tutaj dopuszczać jakieś ewentualnie przelewy pomiędzy osobami, tak, poprzez blockchain, anonimowość jak najbardziej według mnie jest okej. Ale jeżeli chcemy inwestować w dany projekt, powinniśmy wyzbyć się anonimowości na poczet bezpieczeństwa, które mamy. Czy już w tym momencie można inwestować w przedsiębiorstwa czy w projekty właśnie w Estonii? Można, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, wszystko mamy gotowe. Jeżeli chodzi o zdobycie licencji, cały proces też utrzymaniowy później, usługę depozytariusza, wszystko jest dostępne. Jest to usługa, którą można już w tej chwili komercyjnie wykonywać. Natomiast proszę być świadomym, że to jest coś nowego. Tak? Jeżeli chcielibyśmy też wejść na rynek wtórny, na pewno na początku na rynku wtórnym nie będzie za dużo się działo. Będzie mało osób zainteresowanych. Natomiast, tak jak pan wspomniał na samym początku, robi się to coraz bardziej popularne. Tak? Kierunek crowdfundingu, equity tokenów, security tokenów, więc według mnie będzie coraz lepiej z roku na rok. Projekty się pojawiają. W tej chwili sami jesteśmy w trakcie pierwszego projektu, który na ten moment możemy odpalać. Kwestia dokończenia white paper przez firmę, która będzie przeprowadzała ten crowdfunding. Wszystko jest gotowe. Mhm. Więc cóż, proszę Państwa, nie bójmy się tego blockchainu, pomimo tych spadków, zeszłorocznych spadków i wciąż obecnie dosyć niskiej wyceny Bitcoina, porównując z historycznymi szczytami. Nie bójmy się crowdfundingu udziałowego. Chyba ten wniosek płynie z naszej rozmowy tutaj z Mateuszem Tomczykiem, Independent Trader w studiu Comparik 24 TV. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwu dziękuję zaś za uwagę. Zapraszam na krótką przerwę. Po niej kolejne wydanie wiadomości, więc pozostańcie Państwo z nami.